Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Ja, kot, Amelka. Laura już w przedszkolu, ja zaraz jadę na zakupy. Puniu, przywitaj się, puszeczku, ale jaki on jest ciężki. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Usiadłam na chwilę, żeby dwa, trzy słowa do Was powiedzieć. I uciekam, jadę na zakupy i tam parę spraw do załatwienia. Moi drodzy, witam Was wszystkich serdecznie, nowych widzów, którzy są na moim kanale. Bardzo się cieszę, bo subskrypcje przybywają, jest nas tutaj coraz więcej. Witam Was serdecznie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak ja mam na imię, to ja mam na imię Marta. Tak, moi drodzy, ten kanał jest po prostu vlog. Tak się nazywa, sami wiecie. Na tym kanale jest normalne życie. Amelka, nie rozśmieszaj mnie. Na tym kanale jest normalne życie. Chciałam tutaj Wam, chciałam, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że chciałam tutaj powiedzieć o komentarzu, który dostałam. Ja się do tego komentarza odniosę, bo być może nie wszyscy mnie oglądają od dawna, może ktoś nowy jest i ktoś tak napisał. Dużo osób z komentarzy już znam, kojarzy imiona, nazwiska, ale też nie wszystkich, bo nie wszyscy zawsze piszą pod filmem, czasami ktoś tam napisze, wiecie, raz, rzadko i już mi to umyka. Ciężko zapamiętać jest wszystkie imiona i nazwiska, ale moi drodzy, dostałam komentarz pod wczorajszym filmem, żebym nie pokazywała tego zielska, bo to wstyd. I ja tutaj chcę odpowiedzieć na to pytanie. Więc wstyd to jest kraść, to po pierwsze, a po drugie, niech się wstydzi ten, kto widzi, też takie jest powiedzenie. I tutaj się chciałam odnieść do tego komentarza. Ja już kiedyś mówiłam, że ja się nie wstydzę na przykład bałaganu. Ja się nie wstydzę. Jak ja stoję w kuchni i nagrywam i do Was mówię i jest za mną bałagan, zawsze mówię, bałagan, nie patrzcie się na to, to jest życie, to jest normalna... Sonia, cześć. To jest normalna sprawa, normalna rzecz. Wszyscy pewnie raz na jakiś czas macie bałagany, więc to jest dla mnie normalne. Jak ja bym miała, wiecie, posprzątać całą kuchnię na błysk, żeby wszystko ładnie lśniło, a potem zacząć nagrywać, to ja nie wiem, kiedy ja bym te vlogi nagrywała. No bo wiecie, no najpierw posprzątać, ogarnąć, błysk, wszystko się pięknie świeci i nagrywamy. A to nie na tym polega, bo na tym kanale nie ma być jakiejś, wiecie, sztucznej atmosfery, nie ma być porządku lustrzanego, bo to nie jest muzeum, to jest dom. Tak samo słuchajcie te moje pole. Ja Wam pokazałam wczoraj na filmie pole, które jest zarośnięte po deszczach i no one tak ruszyło po tych deszczach, bo tutaj też ktoś napisał, że czy deszcz, czy nie deszcz, to chwasty rosną. Tak, ja się z tym zgodzę, ale akurat u nas ten tydzień, dwa tygodnie tak padało i to po tych deszczach tak to wszystko dopiero, wiecie, ruszyło. Bo przecież ja sama to podlewałam wcześniej, latałam ze szlaufem, podlewałam te warzywa i nie było takich chwastów, jak które się pokazały po tych deszczach. I słuchajcie, ja pokazując Wam mój ogródek, moje zarośnięte kwiatki, zarośnięte pole, to ja się tego nie wstydzę, bo to jest normalne. Przecież ja nie pójdę w pole, nie będę pieliła i wtedy Wam pokażę piękne, idealne pole, które jest wypielone po to, żeby nagrać Wam film. Żeby tu mi rośnie sałata, tam mi rośnie ogórek, bo to nie na tym polega. To nie jest, wiecie, tutaj nie ma reżysera. I tutaj to jest życie i tak jak jest, ja Wam pokazuję. Dzisiaj zarośnięte, jutro będzie wypielone. I to będę pokazywać, jak będę pielić, jak sobie wypielę, jak to wygląda. Ja Wam to przecież pokażę. I to jest normalne. Po pierwsze, po drugie, wiecie, dzisiaj zacznę pielić tą stronę, skończę, koniec. Już na początku mam od nowa pielenia. A to jest spory kawałek. Bo tą ziemię, co ja Wam tutaj pokazuję, to jest hektar. No to hektar wypielić ręcznie, no to nie oszukujmy się. Ja sobie wypielę tyle, ile sobie wypielę i jak mi urosną te warzywa, tak urosną, bo to jest, słuchajcie, życie. I naprawdę te pole nie musi być idealne i wypielone bez żadnego listka, bo nawet w ogródkach ludzie mają pozarastane i wszystko żyje swoim życiem i jest dobrze. Więc ja nie będę tutaj, wiecie, udawać, ja Wam tutaj nie będę ściemniać, że o, zobaczcie, jakie mam piękne pole wypielone i tak dalej, bo no to ja nie będę tutaj oszukiwać, ja Wam pokazuję tak, jak jest. Więc mówię, raz jest wypielone, raz jest zarośnięte, pokazuję i ja się tego nie wstydzę. Bo jak ja bym się tego wstydziła, to ja bym vlogów nie nagrywała, bo ja bym się wstydziła, jakbym miała się wstydzić wszystkiego. Bałaganu za mną, który jest w kuchni. Tutaj kocyk jest przykryty krzywo.
Tu poduszka też krzywo. Wstyd, no wstyd. Tu Laura mi naczepiła ten. Co to jest? Żabę. Żabę robiła. I ją przyczepiła. No to też wstyd, prawda? W salonie tu nad łóżkiem mieć taką żabę. No wstyd. Psy wchodzą mi wszędzie, zaczepiają. Co? Też wstyd? W kuchni, jak już nie wiem, czy mówiłam. W kuchni, jak pokazuję i mam naokoło bałagan, no to też nie nagrywać, bo co? No bo wstyd bałagan pokazać. Chodzę często w biustonoszu, muszę wam to powiedzieć, w biustonoszu takim sportowym. I jego widać za bluzkę. Zaraz mi ktoś napisze, że to wstyd, żeby tak wystawało, że to nie estetycznie, nie ten. No ja tak chodzę, ja tak lubię po domu, ja się nie muszę, wiecie, stroić, bo ja nie jestem jakąś tam królewną, ja jestem zwykłą babą, która mieszka od 2 lat na wsi i tyle. Tak samo jestem co chwila potargana. Ja się tego nie wstydzę i zawsze jak zaczynam nagrywać vloga, to wam mówię, Boże, jak ja wyglądam, no włos taki i siaki, ale to tak jest. Rano, wiecie, pachu, pachu, tu się szybko czeszę, wsiadam, jadę, później mówię, nagrywam, włączam kamerkę, nagrywam. Ja się nie przejmuję, że mam tu, włos mi odstaje, czy nie. Tak samo czasami się pokazuje, mam odrosty na głowie. Jak ja bym miała za każdym razem farbować włos, żeby nagrać vloga, to ja bym musiała co 2 tygodnie, słuchajcie, farbować włosy. Bo mi włosy rosną bardzo szybko i ja mam teraz położoną saszetkę taką, wiecie, mam po paru myciach, ona schodzi chyba po 5. Ja bym musiała te włosy farbować notorycznie co 2 tygodnie, żebyście wy nie widzieli odrostu, a no na pewno będzie kiedyś komentarz, jeszcze nie było, ale będzie, że tam mi odrost widać, jak ja się pokazuję przed kamerą. No, no niestety. Ja taka jestem. Tutaj właśnie chciałam powiedzieć do tych osób, które są nowe i może nie wiedzą, jaki jest mój kanał, więc mój kanał jest nieidealny. Po prostu. Po prostu, nieidealny. Ja jestem nieidealna. Życie moje też jest może nieidealne, no tak jak w większości pewnie z was. I tu nie będzie nic robione pod reżyserkę. To tak jak jest, ja pokazuję. I ja się tego absolutnie nie wstydzę. Bo jeszcze raz powtarzam, jakbym się wstydziła, to bym po prostu nie nagrywała, słuchajcie, nie nagrywała. Przełamałam się, kiedyś się wstydziłam pokazywać, przełamałam się i jakoś to poszło i jest dobrze. O, i ten pies, kierowniczka wsi. No, no ona coś narozrabiała, słuchajcie, dzisiaj, bo jest taka jakaś podejrzana. Jak wróciłam z przedszkola, to taka jest jakaś, taka, no taka dziwna. Ja już wiem, że ona coś narozrabiała, tylko jeszcze nie wiem co. Co narozrabiała dzisiaj? No. I wiecie, i nie chcę już tutaj przeciągać, bo już 7 minut, prawie 8 minut już gadam na temat tego komentarza, ale wiecie, naprawdę, jeżeli komuś nie podoba się mój kanał, moje zielsko, mój bałagan, moje odrosty, po prostu nie wchodźcie na ten kanał i go nie oglądajcie. Jest dużo kanałów idealnych, które są wyreżyserowane, jest wszystko pięknie poukładane, jest pod linijkę. I idźcie, idźcie sobie na tamte vlogi i oglądajcie vlogi idealne. Wiecie, idealne. U mnie idealnie nie jest, nie było i nie będzie. Więc to wam chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam to, co miałam powiedzieć. Jeszcze nie skończyłam, bo mi się przypomniało. Ja nie mam, słuchajcie, sprzątaczki pani od mycia okien, od mycia podłóg, od gotowania obiadów, od pilnowania dzieci, od opiekowania się zwierzętami, od pielenia mi ogródka, pielenia pola, koszenia trawy. I ja nie mam żadnej takiej pani. Ja to wszystko robię, słuchajcie, sama. I naprawdę nie poświęcę całego dnia siedzieć w polu i pielić pod linijkę, żeby nagrać wam vloga. No, bo ja jestem sama. Ja robię to wszystko praktycznie sama. Więc wiecie, no to jest nierealne. No i czego tutaj się wstydzić? Że jakieś chwasty? Dajcie spokój. Ogarnijcie się niektórzy, no. Zapraszam na vloga. Nie to, żebym była niemiła, bo wiecie, ja jestem miła, ja wszystkich was szanuję, moich widzów. Jak ktoś jest dla mnie miły, ja jestem miła dla kogoś, ale jak ktoś mi podejdzie pod skórę, no to wiecie, no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby ktoś mi mówił na moim kanale, co ja mogę pokazywać, a co nie mogę pokazywać. Chcę chwasty pokazywać, jak mam zarośnięte, ja to będę robić. Jak ktoś nie lubi tego oglądać. Tak, bo to jest mój kanał i ja tu pokazuję to, co ja uważam i to, co ja chcę. No. Skoro już poruszyłam ten temat, to jeszcze mam do poruszenia taki jeden temat, związany też z YouTube'em. Bo słuchajcie, parę osób też upomina się u niektórych osób, na przykład taki YouTuber u YouTubera, że nie oglądamy siebie nawzajem.
naokoło każdy siebie też nawzajem zaprasza na swoje kanały. Ale wiecie, nie zawsze mamy możliwość obejrzenia wszystkich kanałów, które się subskrybuje. Czasami dajemy subskrypcję, ale taki kanał nam na przykład nie podpasuje i nie oglądamy po prostu go, bo nie pasuje nam czy osoba, czy tematyka i się na ten kanał nie wchodzi. I mimo to, że dało się tą subskrypcję, tej osoby się nie ogląda. Na przykład ja mam dużo takich kanałów, które zasubskrybowałam i ja ich po prostu nie oglądam. No bo coś mi tam w nich nie pasuje. Subskrypcji nie zabrałam, ale po prostu tam nie zaglądam. I takie osoby potrafią się upomnieć u mnie czy u innych osób, czy w komentarzach, czy tak, że się do nich nie zagląda. Więc to też nie jest fajna sytuacja, wam powiem, to też nie jest miłe, bo to, że wiecie, to, że ja mówię teraz na swoim przykładzie, to, że ja na przykład kogoś oglądam, nie oznacza to, że ja, Boże, to, że ja na przykład kogoś subskrybuję, to nie oznacza to, że ja muszę tą osobę oglądać na siłę na przykład, tak? Bo wiem, że jest bardzo dużo osób i bardzo dużo kanałów jest, którzy wchodzą na przykład na nasze kanały, zostawiają jeden, dwa, trzy komentarze, takie nawet nie podchodzące pod temat vloga. I ja wiem, że te osoby nie oglądają. Ja mówię o takich osobach, co mają kanały. Wchodzą na inne kanały tylko po to, żeby zostawić komentarz, a nie oglądają tych vlogów, więc to jest oszustwo. Ja wiem, według mnie, to ja podejrzewam, które takie osoby tak robią i ja po prostu do tych osób nie wchodzę. Ja z takimi osobami nie chcę mieć kontaktu. I wiecie, na początku było tak, że chcieliśmy, ja chciałam, inni tutaj też, niektórzy mówili, YouTube to tak stworzyć taką fajną YouTube'ową rodzinę. Myślę, że takiej rodziny YouTube'owej na YouTubie nie ma. To są nieliczne osoby, nieliczne naprawdę. Ja mam sama kontakt z paroma osobami z YouTube'a, z takimi osobami, co mają kanał. Ja z nimi dobrze żyję, rozmawiam, prywatnie rozmawiamy, mamy taki kontakt prywatny, bo te osoby da się lubić, ale jeżeli ktoś jest upierdliwy, i nachalny, i próbuje na siłę zrobić wszystko, żebym ja mimo wszystko była u tej osoby na vlogu albo coś, a wiem, że ta osoba do mnie w ogóle nie przychodzi, albo zostawi komentarz, a wiem, że tego filmu nie obejrzy, no to mi takie osoby nie pasują. To mi takie, wiecie, osoby nie pasują. I chciałam powiedzieć jeszcze, że ja siedzę w samochodzie, wiecie, bo Paweł poszedł do sklepu, ale to będę miała taką pogadankę, to ja to złączę i będzie jeden vlog, bo to będzie za długo. Będę oglądać te filmy, te kanały, które mi pasują, które chcę oglądać i które lubię. Nie będę, mimo to, że dałam subskrypcję innym osobom, nie jestem w stanie obejrzeć wszystkich youtuberów. A na siłę też nie będę oglądać, mimo to, że wiecie, do subskrypcji nie zabiorę, bo mi to nic nie da. Dałam, to subskrypcja jest, ale nie oglądam po prostu, naprawdę, bo właśnie tak jak mówię, albo coś mi nie pasuje, albo po prostu brak czasu. Tak jak sami widzicie, ja czasami odpowiadam wam na komentarze, jak wy do mnie piszecie, to odpowiem wam na komentarze po dwóch dniach na przykład pod jakimś filmem, albo dam tylko serduszko, bo ja już naprawdę nawet nie mam czasu wszystkim konkretną odpowiedź odpowiedzieć. Więc jeżeli komuś na przykład, ktoś do mnie coś napisze z zapytaniem, no to wtedy odpowiem. Jak ktoś tam pozdrawia, no to już tylko serduszko, żeby ta osoba wiedziała, że odczytałam. No bo naprawdę czasu jest bardzo, bardzo mało mam czasu na tego YouTube'a, a nie samym YouTube'em człowiek żyje. I ostatnio było mi wstyd, bo miałam zaległości z dwóch dni w komentarzach, no było mi wstyd. Muszę sobie poświęcać taki dwie godzinki, nie, godzinki nie dwie, godzinkę, pół godzinki, żeby usiąść odpowiedzieć na te komentarze jednego konkretnego dnia, tego samego dnia, co film jest, a nie po dwóch dniach, bo to tak też jest nie na miejscu, prawda? Ja o tym wiem. No i bardzo dużo też jest osób, ja to zauważyłam, już jakiś czas na tym YouTubie jestem, zauważyłam też, że
Nie mówię tu o wszystkich. Mówię tutaj o niektórych osobach, którzy mają kanały. Każdy jeden, drugi jest zazdrosny. Ty masz więcej subów, ty masz mniej. Tu wyświetlaj tyle, tu wyświetlaj mniej. I każdy chce tam, wiecie, do siebie. To się da wyczuć. To się da wyczuć, z kim można tutaj konie kraść, a z kim nie. A tak naprawdę to jest wszystko tylko, wiecie, no, jakby to powiedzieć, wirtualne znajomości. Bo tak naprawdę jeszcze się tutaj nikt z nikim aż tak, no tak w naszym kręgu nie spotkaliśmy. Jak rozmawiamy prywatnie, no to prywatnie, ale się nie spotkaliśmy. Myślę, że takiej YouTube'owej rodziny to chyba na YouTubie nie ma. I nie będzie. Nie. Bo ja mówię o kanałach, nie mówię o widzach. Mówię o kanałach. Kanał z kanałem. Bo wydaje mi się, że bardzo duża zawiść jest, zauważyłam. Zauważyłam to po paru właśnie, patrząc na inne kanały, jak komuś się kanał lepiej rozwija, drugiemu mniej, albo jeden poszedł szybko do góry, drugi się jakoś stoi w miejscu, albo długo mu się to wszystko kręci. I to jest widać gołym okiem, zawiść, zazdrość między jednym a drugim. Takie mam też przemyślenia właśnie. Więc tak, moi drodzy, koniec tej mojej pogadanki, bo to można siedzieć i gadać, a to nie o to chodzi. Oczywiście mówiąc tutaj to, co chciałam powiedzieć, wyrzucić siebie, to ja, wiecie, tak jak na temat tego mojego ogródka i moich, nie wiem, tam włosów czy czegoś tam, ja nie mówię tutaj do wszystkich, bo ja tutaj mam bardzo fajnych widzów. Tutaj raz na jakiś czas, wiadomo, ktoś się trafi, co komuś coś nie pasuje i ktoś musi dogryźć. No tacy są ludzie, nic na to nie poradzimy. Ja nie będę komentować też wszystkich złośliwych jakichś komentarzy. Już jestem wyczulona na to, już tak wiecie, inaczej na to wszystko patrzę niż na początku. Jeżeli ktoś właśnie prosi mnie, o pokazuj kotki, tam pieski, króliczki czy coś tam, nie ma sprawy, wiecie, to jest miłe, ale jak ktoś mi mówi, nie pokazuj tych krzaków, bo to wstyd, to nikt mi nie będzie mówił, co ja mam pokazywać na swoim kanale. Będę chciała pokazywać zarośnięte pole, to go będę pokazywać, bo to jest mój kanał. I tyle. I tyle w tym temacie. No i co? I kończę. Kończę i do zobaczenia, do następnego vloga, który nagrywam teraz.